Bardzo mnie wkurza, że nasze społeczeństwo jest takie brudne, że idą z pełną butelką do lasu, a zostawiają pustą, nie mają siły na to, żeby wynieść ją z lasu z powrotem, albo z puszką piwa pełną i zostawiają ją w lesie. Wkurza mnie to po prostu, że mamy takie bałaganiarskie społeczeństwo i nie doceniają tego, co jeszcze mają zielonego. To natura ludzka. Śmieci ma od zarania dziejów. Sprzątamy dolinę rzeki Kłodnicy. Jest to teren, który jest bajecznie piękny, zielony, cichy, spokojny i chcemy, żeby jak największa liczba mieszkańców, okolicznych mieszkańców poznała to miejsce, które czeka na swoją rekultywację. Najpierw trzeba popracować, a potem spacerować. Najpierw posprzątamy, a potem właśnie mamy takie założenie, żeby tą dolinę tej rzeki Kłodnicy właśnie wyremontować, żeby ją troszeczkę może jakoś przeczyścić, oczyścić, a potem zrobimy ławki i wtedy będziemy spacerować. Sprzątamy zawsze, kiedy można i sprzątamy. Ja już od 2 dni chodzę i sprzątam, także dbamy o swoją dzielnicę. Trzeba powiedzieć, że jest fajnie zielono. I jest coraz więcej zadbane, także ludzie już nawet i dbają. No trochę tutaj tak powyrzucają, ale ogólnie jest bardzo miło i pogoda dopisała, to nie tak jak w zeszłym roku, że śnieg spadł. To bardzo przyjazne osiedle. Mamy oczywiście jak wszędzie swoje problemy, nadmiar samochodów, komunikacyjne, ale jest to osiedle, które daje ogromną możliwość wypoczynku, relaksu.